Cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj będę montował nawiewniki wyrębowe do okien. Tutaj mam dwa komplety. Na komplet składają się dwa nawiewniki, jedna uszczelka szeroka i dwie uszczelki wąskie. Mam dwa komplety, bo mam tutaj dwa skrzydła okienne. Na razie montuję to w jednym pomieszczeniu. Zobaczę, czy to będzie zdawało egzamin, czy nie. Jeżeli zda egzamin tutaj, no to będę montował później też w innych pomieszczeniach. Dlaczego to montuję? Dlatego, że mam ciąg wsteczny i zamiast ciągnąć w kratce wentylacyjnej, to z niej dmucha. A wiadomo, że to jest szkodliwe, bo każdy ten brud i syf z kratki wentylacyjnej leci mi do mieszkania. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Tutaj Wam pokażę. O. Zamiast ciągnąć, to dmucha. Czuć tutaj nawet, jak przyłożę rękę, że dmucha tutaj. Jakbym przyłożył tutaj kawałek papieru, to powinno go przyssać do kratki. A tu o. Tutaj dmucha, aż zapalniczka przygasa. O. Jak widzicie, zapalniczka gaśnie. Jak otworzę okno, o. Widać, że ciągnie. Chyba widać, że płomień wciąga do środka i teraz czuć, że tam wciągnie do środka. Jakbym przyłożył papier, to przyssałby się do kratki. Zobaczcie. Taki duży papier i normalnie się przykleił. A wystarczy, że zamknę okno i papier spada. Wiadomo, mogę rozszczelnić okna i wtedy też jest ciąg. No ale wtedy dmucha tutaj całą powierzchnią, dołem, górą, bokami, wszystkim i strasznie wychładza mieszkanie, no bo jednak to okno lata. Jeżeli wystarczy, że trochę mocniej przymknę, to już tego ciągu nie ma i wdmuchuję do środka. Tak nie powinno być. Jeszcze jeden problem, który zauważyłem, to to, że wszędzie widziałem w oknach, że ten plasticzek jest tutaj bliżej i to wcięcie w nawiewniku tutaj akurat idealnie pasuje, a u mnie to nie pasuje. Albo nawiewnik tak wystaje, że nie ma go jak przykręcić. Tak nie mogę zrobić, bo to guma tutaj będzie opierać się o to. Tutaj też nie mogę go tak zamontować, bo wtedy nic nie da. To przeszkadza, ale jakoś sobie z tym poradzę. Może po prostu to jest jakiś starszy typ okien, bo w innych oknach zauważyłem, że to jest właśnie bliżej i tutaj ładnie to wszystko dolega. Za oknem zimno, także musiałem się trochę ubrać, bo będzie troszeczkę zimno. Pokażę Wam na razie, znaczy pokażę Wam ogólnie jedno skrzydło, nie będę pokazywał dwóch, bo szkoda Waszego czasu. W instrukcji jest, że na wysokości 5 cm wycinamy uszczelkę na 28 cm z dwóch stron, czyli tutaj i tutaj z drugiej strony na wysokości 5 cm wycinamy uszczelkę na 28 cm. Teraz wycinamy uszczelkę nożykiem do tapet. Przecinamy ją i wyciągamy uszczeleczkę. Jedną stronę mamy wyciętą, teraz wycinamy drugą stronę. Druga strona też wycięta. Tu mam te wycięte uszczelki,
One są teraz takie dosyć duże. A tu mam tutaj te, które teraz muszę założyć. No są dużo mniejsze. Te uszczelki są troszkę dłuższe. Tutaj jakiś zakład 2 cm jest. Te uszczelki wkładam. Uszczelkę mam wduszoną. Ciężko dosyć było, bo ona jest 2 cm dłuższa. Także tutaj wyciąłem ten centymetr więcej jeszcze, pół centymetra więcej i tak ją lekko pościskałem, że ona tak... Tutaj tam było napisane w instrukcji, że musi być 2 cm zakładu, bo guma przy różnych temperaturach tam i w ogóle, ale no nie mogłem tego wcisnąć. Także podejrzewam, że jakby było ciepło, to też by się ta guma inaczej wciskała. Dobra, drugą uszczelkę też mam wciśniętą. Było bardzo ciężko, kurde, nie chciało to się w ogóle tutaj wciskać mi. Masakra. Ale jakoś poszło. Teraz to trzeba zrobić tak, żeby tutaj nie kolidowało z tymi okuciami. Tutaj sobie zaznaczyłem, że tutaj okucie się kończy. Czyli tutaj mogę dać śmiało jeden nawiewnik. I wtedy tutaj odtąd drugi nawiewnik. Czyli tak na styk tutaj wejdą dwa nawiewniki. Tylko jest problem z tym. Z tym gzymsikiem tutaj. Nie wiem, spróbuję coś z nim zrobić i zobaczymy się za chwilę. Bo nie wiem po prostu jak go zamontować tutaj. A tak jak go zamontuję po skosie, to się po prostu okno nie zamknie. Jak to mówią, Polak sobie zawsze poradzi. To jest element wycięty. Po prostu tutaj trzeba wyciąć to, co przeszkadza i będzie gitara. Nożykiem do tapet tu naciąłem i tutaj ładnie kombinerkami to wyrwałem. Nic się nie uszkodziło, po prostu. W sumie nie wiem, do czego to służy, bo tutaj ani żadna uszczelka nie przychodzi na oknie, ani nic. Także nie wiem, powycinam to i wtedy ten nawiewnik tutaj ładnie się zapiera i ładnie tutaj sobie siedzi. Mam powycinane. Tak to wygląda. Tu mam gładkie już. O, tu jest ten rant. I tutaj. Tutaj mi się troszkę pobrudziło od papieru ściernego, bo musiałem to troszkę wyrównać. W instrukcji jest napisane, że przy montażu w poziomie piórko należy usunąć, czyli myślę, że chodzi o to piórko. Ale w sumie miałoby to sens, bo jak jest, będzie w poziomie, to cały czas będzie otwarte. A jakby to byśmy zamontowali w pionie, to mogłoby się przymykać. A piórko będzie to wtedy otwierać. Czyli myślę, że to nie jest żaden błąd. Także piórko usunąłem. I przykręcam teraz nawiewniki. Nawiewniki mam przykręcone. Klapki sobie fajnie chodzą. Bez żadnych oporów. Nie można ich dokręcać za mocno, bo się wyginają. Ale myślę, że tak jest ok. Teraz muszę zaznaczyć tutaj na ramię. O, tutaj na ramię, gdzie jest te nawiewniki, żeby w skrzydle okna jeszcze wyciąć uszczelkę. Tu mam zaznaczone w dwóch miejscach i tutaj muszę wyciąć uszczelkę, tą co się znajduje tutaj. Nie wiem czy to widać, bo tak troszkę przy suficie mam kamerę, ale myślę, że widać. Tą uszczelkę wycinam tutaj. O, aż dotąd. Tutaj będzie przychodziła taka szeroka uszczelka. Uszczelka wycięta, wsadzona ta szeroka. Ta fajnie tutaj weszła, bez problemów. Z tamtymi było najgorzej. Ta taka mięciutka jest, to może dlatego właśnie. No i teraz to powinno działać tak, że tutaj ta uszczelka dochodzi do tych nawiewników. Ja zamykam okno, a tutaj powinno troszeczkę dmuchać. No coś tam czuć troszkę. Ale naprawdę to jest minimalne. Także myślę, że
jak dam jeszcze na tym skrzydle taką parę nawiewników, to może wtedy to coś lekko pomoże, ale myślę, że to faktycznie tak jak producent pisze, że lepiej zamontować to w większej ilości pomieszczeń w domu niż tylko w jednym oknie. Nawiewniki mam zamontowane już. Tak to wygląda tutaj. Tam sobie tak wyciąłem. I tutaj wszystko fajnie działa. To jest luźne. Przy podmuchu wiatru niby to się powinno zamknąć. Nie wiem, tu są uszczelki wycięte. Powiem tak. Tutaj jak przykładam rękę, to czuję, że dmucha lekko. No tutaj wiadomo nie, bo jest szczelne okno, ale tutaj czuć i tak samo tutaj. Na pewno jest to lepiej zrobione niż jakbym miał cały czas rozszczelnione okno, bo wtedy dmucha całą powierzchnią, no i jest automatycznie zimniej. Taki nawiewnik na pewno nie daje nie wiadomo jak dużo powietrza, ale myślę, że no czuć, że jednak są dmucha, także ten nawiew musi być, bo wentylacja jest bardzo ważna. A myślę, że lepiej niech dmucha oknem, niż by miało mi dmuchać kratką wentylacyjną razem z tymi grzybami, bakteriami i wszystkim innym syfem całym, co tam w tej kratce, w tym przewodzie wentylacyjnym siedzi. Także jak się ma wentylację grawitacyjną, no to lepiej, myślę, takie nawiewniki posiadać, no albo rozszczelniać okna, nie? Nie ma co się zamykać szczelnie na świat i robić zamkniętej puszki, bo później to jest, no niezdrowe, no. Szyby parują, później grzyby jakieś wychodzą i inne rzeczy. Wentylacja musi być, no człowiek musi czymś oddychać, a ten nawiew świeżego powietrza lepiej, żeby był. Już zauważyłem, że jest lekka różnica, bo jak już mam te dwie pary nawiewników tutaj na tym oknie i na tym drugim, to już nie dmucha tak mocno z kratki wentylacyjnej. Już ten podmuch stamtąd jest troszkę mniejszy niż ostatnio był, bo wcześniej to cały czas waliło stamtąd, no normalnie, no konkretnie stamtąd wiało, a teraz już mniej i momentami czuć jak zaciąga to kratki. Także myślę, że jeszcze zamontuję w jakimś pokoju te nawiewniki. Myślę, że najlepiej w sypialni, bo tam właśnie parują nam okna i myślę, że wtedy będzie ok. Tutaj mam te uszczelki stare. Nie będę ich wyrzucał, bo w razie coś to można wsadzić to z powrotem i praktycznie nie ma żadnej ingerencji w okno. Myślę też, że takie nawiewniki są lepsze od tych, co trzeba tam frezować dziurę w oknie, no bo to jednak jest bardzo duża ingerencja w okno. Tutaj tylko praktycznie wyciąłem uszczelki, które mogę z powrotem wsadzić i no z oknem się praktycznie nic nie dzieje. A jak wywiercimy takie dziury no na oknie tutaj, bo tutaj aż tak trzeba wyciąć, no to myślę, że to jest już wtedy bardzo duża ingerencja. Takie nawiewniki kupiłem, bo akurat takie znalazłem. Cena była dobra, bo dałem 23 zł za parę. Teraz widzę, że chyba są po 25, no ale myślę, że to jest akurat taka normalna cena za to. Znalazłem też takie troszkę droższe, ale bardzo podobnie wyglądały i nie wiem, czy jest sens przepłacać, bo no nie ma to jak dla mnie większego znaczenia, bo to tylko kawałek plastiku jest. Można też wyciąć uszczelki całkowicie, tak jak niektórzy robią, ale nie wiem, myślę, że ten nawiewnik, no zobaczymy, czy on naprawdę będzie spełniał takie swoje zadanie, jak będzie na przykład przeciąg, czy będą się te klapki chociaż trochę przymykać, że nie będzie aż tak wiało, bo na pewno z wyciętymi uszczelkami, no to będzie wiało. No dobra, zobaczymy, przetestujemy to. Teraz już są zimne dni, no to zobaczymy, jak to wszystko będzie. Tylko wiem tyle, że jak miałem całkowicie rozszczelnione okna, no to okno jednak, wentylacja jest, ale to dmucha całą powierzchnią okna. A teraz mogę sobie okna zamknąć. Mogę sobie teraz okna zamknąć i tak mi tam lekko dmucha u góry.
Może ktoś z Was też ma takie okna z takim tutaj oto właśnie bajerem. No to wtedy będzie trzeba przerabiać ten nawiewnik. Znaczy przerabiać troszkę okno. Lub może macie jakiś inny pomysł, jakby to można było zrobić. Może ktoś to robił inaczej. Nie wiem, ja wyciąłem ten profil, czy jak to tam nazwać. No i myślę, że jest ok. Zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło. Hej!